teraz panowie do roboty. To po prostu po latach jakiejś takiej okresu niespotykania się wzajemnego zachodzi trochę potrzeba takiego wspominania. To jest właśnie to, jak tam gdzieś rozmawiam telefonicznie z jednym czy kolegą z tamtych czasów, abyśmy się spotkali, ale nigdy nie ma okazji, nie ma sposobności, żeby się spotkać na żywo. I stąd pomysł, żeby to ściągnąć wszystko razem i proszę bardzo. Myślę, że się jako taką w działalności stacji hodowli roślin jest prawie 25 lat. Nie pełno, ale tam pół roku brakuje. Natomiast przecież wszyscy do końca nie pracowali. Tu są panie i panowie pracownicy z lat 70., 80., czyli 30 lat mogli się nie widzieć. Jak pani Teresa Lebowicz przyjechała aż z Podgosty Niny. To jest koło Płocka. I ona nie ma tutaj związków takich przyczynowo-skutkowych, żeby przyjechać i zwiedzić do nas. Po prostu to, że tam gdzieś telefon się rozmawiamy. Takie spotkanie jest naprawdę niezbędne i potrzebne, żeby spotkać się, porozmawiać, powspominać jak to dawniej było. Historia zakładu, praca, ale także historia chyba przyjaciół i dobrych znajomych, sąsiadów. Oczywiście. My tutaj nawet materiałów nie ma. To co mówi to dyrektor, że te wyjazdy, wtedy pojawiła się pierwsza właśnie po tych słynnych żniwach, gdzie dostaliśmy te 200 tysięcy nagrody na wycieczki zagraniczne. Pamiętam, byłem w tym czasie w Egipcie, to co mówił pan Sora, że to raz pierwszy były po tej 6-letniej wojnie Egipt-Izrael, myśmy mieli prawo wjazdu do Egiptu, to było coś niesamowitego. Ja do dzisiaj pamiętam, jak lądowaliśmy w Egipcie, w Kairze i naprowadzały nas działa lotnicze, które stały na lotnisku, samoloty naprowadzały działa. To ciekawe historie. Dzisiaj tego trudno nawet komuś uwierzyć, że coś takiego mówię. Ja jeszcze dopowiem, że jest to spotkanie pokoleń i tu wspomnę o tych trzech dębach, które posadziliśmy. Po prostu jak gdyby kontynuacja tej nazwy Trzygłowa, że mamy dla kolejnego pokolenia zajęcie, tak powiem, opieka nad tymi słynnymi trzygłoskimi dębami. Odsłonięta także została tablica. Oczywiście, też jest chyba ważne wydarzenie, żeby upamiętnić to nasze spotkanie, bo czasem ktoś przyjdzie. Nawet sporo jest teraz jeżdżących rowerami przez Trzygło. Niech sobie przeczytają na tej tablicy historię Trzygłowa, bo taka jest. Zobaczy, komu zasługuje, znaczy komu dziękuję dzisiaj, komu należy dziękować, że Trzygłów to nie jest wioska, to jest 4 czy 5 rozwalających się zabudowań starego gospodarstwa po niemiecku. To jest olbrzymie osiedle, olbrzymia szkoła, olbrzymi zakład i tak dalej. Wieś godna 21 wieku.